Pracownicy Dom Kultury Śnieżka przygotowali letnią ofertę zajęć artystycznych dla najmłodszych. Przez 2 wakacyjne tygodnie dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych i poznawać nowe techniki. My z kamerą odwiedziliśmy Dom Kultury, kiedy młodzi artyści przygotowywali maski teatralne pod kierunkiem instruktor Dominiki Migoń-Madury. Przygotowaliśmy manekiny, na manekiny nakładaliśmy specjalny klej i gazę. Był to proces żmudny, niekoniecznie kreatywny, ale dziewczynki sobie świetnie dały radę. Dzisiaj już praca twórcza, praca kreatywna. Dziewczynki rano stworzyły projekty, a teraz już malują, będziemy wyklejać, będziemy tworzyć piękne maski, mam nadzieję, do świetnych spektakli teatralnych. Zajęcia plastyczne były zróżnicowane. W tamtym tygodniu dzieci pracowały na masie porcelanowej i przygotowywały storczyki z krepiny. Jutro będą przygotowywały witraże i w kolejnych dniach będą jeszcze tworzyły metodą dekupażu, będą pracowały metodą dekupażu na słoiczkach. Uczestnikom zajęcia bardzo się podobały. Dzisiaj robiliśmy maski. Jak się robi taką maskę? Takiego kleju. I z takiej siatki podobnej do bandażu. Zajęcia ci się ogólnie podobają? Tak. Dlaczego? Bo są fajne panie i dużo można się nauczyć. Lubię plastykę, lubię się rozwijać w różnych rzeczach. A co teraz robisz? Malujesz? Maluję ten materiał. Folię, żeby później to zwinąć i zrobić kokardę. Co ci się najbardziej w tych zajęciach podoba? Fajne panie. Miło spędzam czas. Uczę się nowych rzeczy. Poznaję nowych przyjaciół. I różne inne. Można dużo rzeczy fajnych zrobić, dużo się nauczyć. I nauczyć się też kreatywności. To nie wszystkie zajęcia artystyczne, które przygotował Miejski Ośrodek Kultury podczas tegorocznych wakacji. Już 24 lipca rozpoczynają się zajęcia plastyczne w Galerii Sztuki. Dzieci będą miały okazję pracować w 2 grupach, młodszej i starszej.